Siema, słuchajcie, stwierdziłem, że nie mam nic lepszego do roboty, a aktualnie zaczęło się, znaczy zaczyna się, no jest, leci na stronie UEFA podsumowanie Ligi Konferencji ćwierćfinały. Stwierdziłem, że możemy sobie to nagrać i powiem wam, co się stanie. Kto z kim zagra? Mamy 8 zespołów, Aston Villa, Fenerbahce, Lille, PAOK, Victoria, Pilsen, Olympiakos, Fiorentina i Klub Brugge. Z tych klubów aż 4 grają Polacy. Więc no, jest troszeczkę i każdy chyba z innej parafii, chociaż nie, są dwa kluby greckie. No ale teraz tam przedstawiał jakiegoś ziomka, także nie wiem, czy jest sens, żebym tutaj coś mówił. Zobaczę, że teraz się troszeczkę bawię kartami z nudów, więc no, wracamy za chwilę. Ale zaczynam kręcić tymi kulkami, zobaczymy co będzie, pierwsza kuleczka. Zaraz wam powiem, co to będzie za klub. I powoli odkręca, musi być napięcie, wiecie. 3, 4. Brugge. Klub Brugge. Pierwsza kulka Klub Brugge. A wiecie co, ja bym sobie to może zapisywał gdzieś. To jest taki zeszyt. I co, Klub Brugge z... A, tutaj coś się pokazuje na tej stronie, ale nie mogę... Do tego pokażę, co jest napisane Brugge. I z Brugge zagra. Nie, czy mogę tu w ogóle puszczę troszeczkę niżej. Zobaczymy zaraz. PAOK. Czyli Brugge kontra PAOK, czyli Michał Skóraś kontra Tomasz Kędziora. ciekawie. Zobaczymy. Później jeszcze wszystko wam powiem, co się tu działo. Druga runda. Odkręcona piłeczka. Wypada karteczka. I mamy Olympiakos. I zobaczymy. Olympiakos. I Olympiakos gra, słuchajcie, z Fenerbahce, także... No, wydaje mi się, że drużyna Szymańskiego ma dość proste zadanie. Mogło być gorzej. Jeszcze 4 klubiki. I zobaczymy. W tym dwóch moich faworytów. Zobaczymy, kto będzie dalej. I właśnie jest jeden z moich faworytów, czyli Aston Villa. Zobaczymy. Dobra. Zobaczymy z kim. Tutaj zostało jeszcze Victoria, Fiorentina i Lille. Okej, zobaczymy. I będzie to chyba Lille. Los Lille. Także no taka chyba najlepsza para, bo w sumie zostanie już tylko Victoria z Fiorentiną. Zobaczymy, kto będzie pierwszy. Proszę, jeśli chce. Victoria. Pierwszy klub. Victoria. Lizno. No i zostało jedno, Fiorentina. Zaraz będzie jeszcze losowanie półfinałów, w sensie kto by zagrał, które pary by grały z kim w półfinale. I który zespół będzie gospodarzem tego finału. Także no mamy ćwierćfinały, zaraz będą chyba losować te pary półfinałowe, także wtedy powiem coś więcej o tych parach. Ale co, no... Brugge, PAOK, polski pojedynek, ale wydaje mi się, że przejdzie go Brugge. Olympiakos Fenerbahce, bardzo łatwy pojedynek dla Fenerbahce, uważam. A
Aston Villa Lille. No, kieruję się w Aston Villa, bo stwierdzam, że oni to wygrają, natomiast no, ja teraz robię karierę Lille w FC24. Słuchajcie, ja wygrałem tą Ligę Konferencji z tym Lille. I chciałbym, żeby oni też to wygrali, tak pół żartem, pół serio, ale tak mówię. No Aston Villa, no i Victoria Fiorentina. Fiorentina wygra raczej pewnie też i wygra, dobra? Czyli part trzeci, czyli Aston Villa kontra Lille. Pierwszy półfinał, czyli zagrają Aston Villa Lille. I oni zagrają z... Czyli z dwa, czyli Aston Villa Lille z kimś z Olympiakos Fenerbahce. Czyli klub Bruges, PAOK, ktoś z Victoria Fiorentina. No tak, Fiorentina ma raczej łatwo do finału, znowu. Aston Villa ma gorzej, ale no, ewentualnie zobaczymy pojedynek Sepcia Szymańskiego z Matim Kaszem. Także ładnie. Jeszcze chyba będzie losowanie, kto będzie teoretycznie tym gospodarzem finału. No nic, zaraz jeszcze będziemy coś jeszcze tam mówić i zobaczymy. No ale już tak, to tak nie jest już do końca powiedziane i... To jest tak zamykane, co się tutaj, kto będzie chyba kradł drużyną, będzie ewentualnym gospodarzem. A i winners of 1, czyli oni będą jako gospodarz finału. A, gospodarz pierwszego półfinału, dobra. Zwycięzca pierwszego półfinału będzie gospodarzem. Dobra, to jest taka kwestia jeszcze. Dobra, tak, z ciekawości do tego zobaczyłem. Elo. Ja się z wami żegnam, elo. Cześć.